tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ogórki po kozacku. A więc tak, będziemy potrzebowali ogórki gruntowe, umyte, każdy myłem indywidualnie, ręcznie, żeby wychwycić wszystkie jakieś takie obicia, pęknięcia, tylko zdrowe ogóreczki z żadnymi takimi uszczerbkami, żeby nam tu po prostu jeden ogórek nie zniszczył całego słoja. A więc staramy się wziąć ogórki w miarę małe, wtedy one po prostu są lepsze, nieprzejrzałe. Będziemy potrzebować gorczycę, pieprz, kulka, ziele angielskie, marchewkę, 3 ząbki czosnku i do zalewy na litr wody, jak widzicie, będzie potrzebne 3 łyżki soli kamiennej niejodowanej, to jest ważne, szklankę octu, 1,5 szklanki cukru i około 6 łyżek musztardy. Ja tu mam musztardę kremską, a do tego jeszcze dodam łyżkę takiej musztardy strong z chili, żeby było pikantne, i to nam będzie potrzebne do zalewy. A więc tak, z 2 litrów wody będę robił zalewę i tak jak mówię, na litr wody wlewamy do garka, do tego 3 łyżki soli kamiennej niejodowanej, szklankę octu, 1,5 szklanki cukru i 6 łyżek musztardy. Ja dam sarebską plus tą strong z chili i to gotujemy przez jakieś, doprowadzamy do gotowania i gotujemy przez jakieś 4 do 5 minut i wtedy mamy naszą zalewę. Teraz tam nam się zalewa zacznie zaraz gotować. Do słoja wrzucamy pieprzu, gdzieś 10-15 ziaren, ziele angielskie z 5-7 kulek, no i gorczycy gdzieś tak pół łyżeczki, łyżeczkę małą stołową. Do tego oczywiście wrzucamy 2-3 ząbki czosnku. Oczywiście czosnek nie jest obowiązkowy, ale ja wrzucę. Teraz zalejemy zalewą te nasze ogórki po kozacku. Co zrobiłem? Gorczycę, pieprz, ziele angielskie, kilka ząbków czosnku, marchewkę pociętą w paseczki wepchałem między ogórki i akurat przy tych kozackich możecie te ogórki na pół dać, tak jak tutaj mamy na przykład, czy w plastry grube, ponieważ one będą zaraz pasteryzowane i tu nie będzie przeszkadzało, że są w kawałkach. Upychamy i teraz tą zalewę przed chwilą ściągnąłem z palnika, ona jest gorąca i tą gorącą zalewą po prostu napełniamy słoiki, oczywiście tak, żeby wszystko było zanurzone. I są dwa sposoby. Jeden jest taki, jak teraz widzicie, że gorącą zalewą zalewam, zakręcam i obracam do góry dnem. Tak nam się powinno zapasteryzować też. Lub możecie tą zalewę wystudzić lekko, żeby była jeszcze ciepła, i do piekarnika na 20-25 minut w temperaturze 120 stopni też zapasteryzować. To nie ta pokrywka, będzie ta. O! I obracamy. Tu trochę się rozlało oczywiście, ale to nic nie szkodzi. I tak każdy słoik zalewam. Pokazuję Wam to na tych mniejszych słoikach, ponieważ łatwiej wszystko pokazać.
a te duże słoje po prostu i obrócenie i wszystko to jest wyższa szkoła jazdy, więc nie chciałem tutaj narobić bałaganu, dlatego do małych słoików też robię po kozacku. O, oczywiście słoiki musicie wyparzyć dokładnie, pokrywki też, ponieważ musi być zachowana tak sterylność i żeby nam te ogórki nie pogniły, nic się z nimi nie działo. Jeżeli tak zostawimy zalane wrzącą zalewą, pokrywki nam zaraz po prostu wessa do środka lekko i będzie tak, jakbyśmy pasteryzowali. Wolę ten sposób, bo jest szybszy i wygodniejszy. Oczywiście możecie też tradycyjnie do garka szmatkę, gorącą wodę i pasteryzować w gorącej wodzie. Oczywiście pamiętajcie, żeby przy wkładaniu następnych słoików zawsze trochę tej wody odlać, dolać zimnej, żeby ona dopiero zaczynała się gotować, żeby wam te kolejne słoiki prosto do wrzątku wsadzane nie popękały. Ale mój sposób jest taki i mamy gotowe, wystygną, w trakcie wypka się te powietrze, zassa te pokryweczki i mamy ogóreczki po kozacku gotowe.